Jamir przygotowuje się do zawodów, biegając wokół boiska. Jedno okrążenie boiska to 300 yardów. Ile pełnych okrążeń musi zrobić Jamir, aby przebiec co najmniej, co najmniej 2 mile? Jedno okrążenie to 300 yardów. Musimy obliczyć, ile okrążeń trzeba zrobić, by przebiec 2 mile. Zacznijmy od przeliczenia na te same jednostki. Tutaj odległość mamy w milach, a tu w yardach. Przeliczmy więc wszystko na jardy. Jamir musi przebiec dwie mile. Jak przeliczyć to na jardy? Nie pamiętam, ile jardów jest w jednej mili, ale pamiętam, ile stóp ma mila. W jednej mili znajduje się 5280 stóp. 5280 stóp. Wiemy, że 3 stopy. To jeden jard. Nasze dwie mile też chcemy wyrazić w jardach. Najpierw więc przeliczę dwie mile na stopy. Musimy mieć mile w mianowniku i stopy w liczniku. Dlatego, że te mile i te mile skreślimy i zostaną nam stopy. Zapisałem, że w każdej mili mamy 5280 stóp. Zapiszmy to w ten sposób. 5280 stóp na 1 milę. Wykonujemy teraz mnożenie. 5280 mnożymy przez 2. Może powinienem wyjąć kalkulator. Można to też policzyć w pamięci. 2 razy 80 to 160. 2 razy 200 to 400. 400 dodać 160 to 560. 2 razy 5000 to 10 000. Wynik to 10560. Skreślamy mile i zostają nam stopy. Teraz pomnożę to pisemnie. Sprawdzę więc, czy 5280 razy 2 to rzeczywiście 10560. 2 razy 0 to 0, 2 razy 8 to 16, 1 w pamięci, 2 razy 2 to 4, dodać 1 to 5. 2 razy 5 to dziesięć. 10. 10560. Jamir musi przebiec 10560 stóp. Chcemy jednak mieć wynik w jardach. Musimy 10 560 stóp zamienić na jardy. Musimy mieć jardy w liczniku i stopy w mianowniku. Tak byśmy mogli skreślić te stopy i te stopy. W każdym jardzie są trzy stopy. Można też powiedzieć, że w każdej stopie mamy jedną trzecią jarda. Teraz możemy to pomnożyć. Gdy przeliczymy stopy na jardy, otrzymana liczba powinna być mniejsza, bo jard jest jednostką większą. Potrzebujemy mniej jardów, aby wyrazić odległość podaną w stopach. Do dzieła. 10560 razy 1 podzielić przez 3, czyli 10560 podzielić przez 3. Skreślamy stopy, i zostają nam jardy. Policzmy ile. Ile razy 3 mieści się w liczbie 10560? Nie mieści się w jedynce, w dziesięciu mieści się 3 razy. 3 razy 3 daje 9. Odejmujemy, wychodzi 1, przepisujemy 5. Mamy 15, 3 mieści się w 15 5 razy. 5 razy 3 to 15. Nie ma reszty lub jest ona równa 0. Przepisujemy 6, 3 mieści się w 6 2 razy. 2 razy 3 równa się 6. Odejmujemy, bez reszty. Przepiszmy ostatnie 0. 3 mieści się w 0 0 razy. 0 razy 3 równa się 0. Nie ma reszty. 2 mile to 3520 jardów. Taką odległość musi pokonać Jamir. Teraz musimy obliczyć ile to okrążeń. Wynik musimy mieć w okrążeniach, nie w jardach. Chcemy pozbyć się jednostki jardów. Chcemy mieć okrążenia w liczniku. Przy mnożeniu skreślimy jardy i zostaną okrążenia. Jedno okrążenie boiska ma 300 jardów. 300 jardów na każde okrążenie. Mnożymy więc. Skreślamy jardy i otrzymujemy 3520. Zapiszę to innym kolorem. 3520. 520 razy 1 na 300. Mamy więc po prostu 3520. Dzielimy przez 300. Teraz skracamy jardy, zostają nam okrążenia. Jamir musi przebiec tyle okrążeń. 3520 podzielić przez 300. Spróbujmy może 11. Ile jest 11 razy 300? Policzmy to w przybliżeniu. Ile jest 11 razy 300? 11 razy 3 to 33 i 2 zera tutaj, czyli 3300. Trochę mniej niż tu, a 12 razy 300, 12 razy 3 to 36 i 2 zera tutaj, czyli 3600. Będzie to 11, ileś tam. 3520 jest większe niż 3300. Jak podzielimy przez 300, to wyjdzie nam więcej niż 11, ale ta liczba jest mniejsza niż 3600. Gdy podzielimy ją przez 300, wyjdzie nam mniej niż 12. Liczba okrążeń będzie więc mniejsza niż 12. 2 mile to trochę mniej niż 12 okrążeń. Upewnijmy się, że odpowiadamy na pytanie. Ile pełnych okrążeń, pełnych okrążeń musi zrobić, aby przebiec co najmniej 2 mile. Tu wyszłoby 11, ileś tam? To dokładna liczba okrążeń odpowiadająca 2 milom. W pytaniu mamy, ile pełnych okrążeń musimy przebiec. 11 pełnych okrążeń to za mało. Musiałby przebiec 12. Nasza odpowiedź więc brzmi 12 pełnych okrążeń. Liczbę okrążeń trzeba podać jako liczbę całkowitą. Nie możemy tego po prostu podzielić. Jeśli podzielimy, wyjdzie nam 11, coś tam. Można to obliczyć na kalkulatorze lub pisemnie. Ale jako wynik musimy podać 12. Jest to najmniejsza liczba pełnych okrążeń, która daje 2 mile.